Dorośli zadbali o to, by w dniu dziecka milusińscy nie nudzili się i spędzili czas w otoczeniu niezwykłych atrakcji. Najwcześniej, bo już o 10 na placu koło Komendy miejskiej policji Przypułowskiego zacznie się spotkanie z mundurówką. Tym razem nie będzie edukacyjnych pogadanek, a prezentacja pojazdów służbowych policji i Straży Pożarnej. Technicy kryminalistyki przeprowadzą pokaz ujawniania i zabezpieczania śladów. Chętni będą mogli odcisnąć swoje linie papilarne. Będą też zagadki i i zabawy. Od 12 do 18 w Parku Konstytucji do dyspozycji najmłodszych będą cztery strefy: zabawy, nauki, sportu i strefa parkour. O 13 ze sceny muszli koncertowej popłynie spora dawka muzyki i tańca. Podczas festynu zorganizowanego przez PWSZ z dziećmi spotka się ratownik WOPR, meteorolog, który zdradzi tajemnicę odczytywania prognozy pogody z chmur. Będzie też pokaz iluzji i magii. SOK również nie zapomniał o święcie dzieci. Na specjalne spotkanie zaprasza Mieczysław Iwaszko. I zapraszam wszystkie dzieciaki, wszystkie dzieciaki i rodziców, którzy rodzice jak zawsze będą zaangażowani. I też spróbujemy malować, rysować, yy, zaangażujemy bardzo, bardzo rodziców, żeby rodzice zrobili też, przyczynili się do niespodzianki na rzecz dzieci.